ścieżkami historii Jerzego Nowosielskiego. Odcinek 7. Jerzy Nowosielski był malarzem, rysownikiem, scenografem, filozofem i teologiem prawosławnym. Dzięki niepowtarzalnemu, indywidualnemu stylowi stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów XX wieku. Jego twórczość stanowi wybitny przykład współczesnego pisania ikon. Jest zanurzona w dwóch światach – teologii prawosławnej i świeckiej rzeczywistości, nawiązującej do doświadczeń wojennych i powojennych, ale także świadczącej o fascynacji pięknem kobiecego ciała. To sztuka, która do dziś uznawana jest za zjawisko unikatowe, łączące w sobie sferę sakrum i profanum. Artysta słynął także ze swoich intrygujących, artystycznych rozważań, które mimowolnie ukazywały go jako myśliciela posiadającego rozległą, metafizyczną wiedzę, z czym chyba poniekąd mógłby się zgodzić, gdyż zwykł mawiać o sobie w sposób następujący. Jestem przede wszystkim malarzem. Wszystko inne jest dodatkiem. Rzecz jasna, człowiek musi o czymś myśleć, a malarstwo jest tak tajemniczym zjawiskiem, że trzeba przy okazji być trochę myślicielem. Ów tajemnicze zjawisko nieustannie stwarzało w jego duszy potrzebę kontemplacji, a to z kolei prowadziło do odważnych tez. Sztuka rozbija schematy myślowe, kwestionuje wręcz całe systemy światopoglądowe. Bardzo często przecież sztuki nienawidzą ludzie religii. Myślę, że owa nienawiść bierze się stąd, że sztuka jest czymś moralnie podejrzanym. Rodzi się bowiem we wnętrzu tego dziwnego tygla, w którym dokonuje się owa alchemiczna przemiana w świadomości elementów zła w dobro, brzydoty w piękno. Sztuka musi być podejrzana, zbawia bowiem piekło. Jerzy Nowosielski urodził się 7 stycznia 1923 roku w Krakowie w rodzinie polsko-ukraińskiej. Jego ojciec był unitą pochodzącym z Łemkowszczyzny, a matka katoliczką. Artysta został ochrzczony w kościele grekokatolickim, lecz wychowany w tradycji prawosławnej. Wyjazd do Lwowa w 1939 roku, podczas którego zwiedził Muzeum Ukraińskie, obfitujące w imponującą kolekcję ikon, zaowocowały trwałą fascynacją przyszłego artysty wschodnio-galicyjskim malarstwem ikonowym. Co więcej, utrwaliły się w jego pamięci tak mocno, że po latach wspominał. Pierwszy raz spotkałem się z wielką sztuką w takim stężeniu i w takiej ilości. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania nigdy nie zapomnę. Patrząc, odczuwałem po prostu ból fizyczny. Nie byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej. Wkrótce po tym zdarzeniu Nowosielski rozpoczął naukę w Statische Kunstgewerbe Schule Krakau u profesora Stanisława Kamockiego. Była to artystyczna szkoła zawodowa założona przez władze niemieckie podczas okupacji hitlerowskiej w miejsce zamkniętej Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1942-1943 studiował ikonopisarstwo w Ławrze Uniowskiej św. Jana Chrzciciela w Uniowie pod Lwowem. Pod koniec wojny, najprawdopodobniej pod wpływem powodowanych przez nią doświadczeń, odrzucił przekonanie o istnieniu rzeczywistości metafizycznej. Z tym doznaniem zmagał się przez następne dziesięciolecia, a jego sztuka stała się m.in., jak sam wielokrotnie podkreślał, odzwierciedleniem walki anioła z diabłem w człowieku. Po powrocie do Krakowa związał się z kręgiem artystycznym przyszłej Grupy Krakowskiej. W 1946 roku wziął udział w zbiorowej wystawie Grupy Młodych Plastyków w Krakowskim Pałacu Sztuki, poprzedzonej publikacją manifestu realizmu spotęgowanego autorstwa Tadeusza Kantora i Mieczysława Porębskiego. Uczestniczył także w wystawach sztuki nowoczesnej. Pierwsza odbyła się w Krakowie w 1948 roku, druga i trzecia w Warszawie w roku 1957 i 1959. W 1947 roku został asystentem Tadeusza Kantora w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie. 3 lata później po zwolnieniu Kantora złożył rezygnację z pracy i wyjechał do Łodzi. Twórczość Nowosielskiego cechowała się dużą różnorodnością, zapewne dlatego, że sam malarz wykazywał skłonność do eksperymentalizmu. Poza ikonami obca nie była mu abstrakcja, surrealizm czy też odważne rozwiązania perspektywiczne i kompozycyjne charakterystyczne dla kubistów. W latach 50. zafascynowany istotą intymności stworzył serię malarskich i rysunkowych kompozycji sadomasochistycznych. W sposób niezwykle interesujący zestawiał archetyp kobiety z kwestią rozważań o charakterze duchowym, co ukazuje następująca wypowiedź artysty. Pełna synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną dokonuje się właśnie w postaci kobiety. Jeżeli malarza interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia spraw duchowych ze światem bytów fizycznych, to zupełnie naturalne jest, że zaczyna się interesować wyglądem kobiety. W
W 1956 roku Jerzy Nowosielski zaprezentował swoje obrazy na 18. Biennale Sztuki w Wenecji. Od 1957 roku prowadził zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz kierował tamtejszą pracownią projektowania tkanin dekoracyjnych. W okresie łódzkim Nowosielski zaczął pracować jako malarz kościelnych polichromii. W 1951 roku wspólnie z Adamem Stalony-Dobrzańskim zaprojektował polichromię dla cerkwi w Gródku, a później już samodzielnie dla kościoła w Kętrzynie. Działania te można uznać za początek znaczącego w jego twórczości artystycznej rozdziału, jakim było monumentalne malarstwo sakralne. Z czasem dzieła Nowosielskiego znalazły się w dziesiątkach świątyń w całej Polsce, m.in. w Białymborze, Hajnówce, Zawierciu, Krakowie czy Warszawie. Nowosielski na zlecenie wykonywał ikony, polichromię oraz projektował architekturę sakralną dla kościołów i cerkwi. Do jego najważniejszych realizacji należy kościół rzymskokatolicki w warszawskiej dzielnicy Wesoła, gdzie sam zaprojektował całe wnętrze, włącznie z chórem, otoczeniem ołtarza, amboną i witrażami, jak również cerkiew grecko-katolicka w Górowie i Ławeckim, czy cerkiew prawosławna w Krakowie. W 1962 roku Jerzy Nowosielski powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę dydaktyczną w Akademii Sztuk Pięknych, w której przez następne 30 lat prowadził pracownię na Wydziale Malarstwa. W 1993 roku artysta odszedł na emeryturę, organizując jednocześnie retrospektywną wystawę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Za swoją działalność artystyczną Jerzy Nowosielski otrzymał nagrodę imienia Jana Cybisa w 1988 roku, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski w 1993 roku, Wielki Krzyż Orderu Odrodzenia Polski w 1998 roku oraz Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2008 roku. Artysta zmarł 21 lutego 2011 roku i został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie, lecz jedna z jego śmiałych tez rekonstruuje oblicze śmierci wszelkich malarzy i skłania do refleksji, do czego i Ciebie, drogi słuchaczu, w imieniu Jerzego Nowosielskiego zachęcam. Malowanie obrazów to jest przygotowanie sobie przestrzeni, w której będziemy musieli żyć po śmierci. To jest budowanie sobie mieszkania. Jeśli nie kochasz tego, co malujesz, to szkoda czasu. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej w ramach konkursu grantowego Patroni Roku 2023.